Cześć, tu jest Bryce i to jest odcinek z Gothica 2 Nostalgic Edition. No i tak. Jesteśmy. Okej. Okay. Jesteśmy teraz w tym. W kanałach. Czekajcie, muszę sobie ten ogarnąć, co mamy tutaj robić teraz. A musimy teraz ten, tak. Kość. Ech. Bo wolę to. W sensie, co? Dobra. No i tak, jeszcze nie mamy klucza. My jesteśmy pełnoprawnym tym członkiem. Musimy się wydostać tą samą drogą i pójść chyba ukraść ten pierścień od kawalerny, jak pamiętam. Jak pamiętam, no to trzeba było się przeskradać, ale ja tam wam pokażę mój własny sposób. Można powiedzieć, że jest taki trochę edgy. Ale tak się kiedyś robiło, jak się nie był ten, nie chciał wydawać punktów nauki na skradanie. Dobra. Tam były wcześniej pochodnie? Że tam... Płaszczka. Okej. Okay. Dobra, musimy się przespać do nocy. No dobra, w sumie. Jak tam u was? Niedługo zakończenie roku. Bo u mnie to ja tam wszystko zdałem oczywiście, a już zdałem trzecią klasę techniką. Wow. Idę do czwartej i ostatniej w sumie. Tak, jestem jeszcze z tego rocznika. Okej. Okay. Wydawało mi się, że ktoś nie jebał tamtego gościa. Ale nie, no, pięknie jest, jak ta kamera się rusza podczas biegania. Dobra, prześpimy się u tego Konstantina. Do północy. Północy. Wynocha z mojego łóżka! Spoko. I teraz słuchajcie, no niby można ten skradać się, co nie? Ale... Czy to nie działa? Tego jest więcej, wiesz? Dlaczego nie wiesz? Tego jest więcej, wiesz? Przecież wiadomo... Nie opowiadaj mi tego. Nie działa to już. Nie działa to już. W sensie... No kiedyś, jak w Gothiku zwykłym, w dwójce, bez modów, się chodziło tyłem, to działało. A teraz nie. Nie znam się na otwieraniu zamków. No to chuj. Zobaczymy przynajmniej 20 punktów doświadczenia. Żeby... Tak jest, szmeg jest. Żeby mu otworzyć... zamek. Cholera. Czego chcesz? Wystarczy. To w sumie skrócę wam to. Po prostu i pójdę zajebać jakieś zwierzęta. Dobra, już jestem.
pokaż mi, jak otwierać zamki. Umiejętność otwierania zamków? To nie ma potrzeby do tego, wie niektóre skrzynki. Tak więc, jeśli jednak... Dobra, już umiem otwierać zamki i dla testów otworzymy tampy. Dobra. I teraz będzie dialog. Cześć. Słuchaj, ty chyba nie masz w sobie za grosz godności, co? Kradniesz nam nasze własne złoto. Nie gorączkuj się tak z powodu kilku monet. To znaczy, czy to jest wasz cały łup? Czy tylko tyle ma do zaoferowania gildia złodziei z Korinis? A kto mówi, że łupy trzymamy tutaj? Mnie też coś nie chce się w to uwierzyć. Gdzie więc ukryliście skarby? W bardzo bezpieczny... Rozumiem. W porządku, możesz zatrzymać złoto, ale uważaj, będę miał na ciebie oko. Nie przesadzaj. Spoko, chciałem przetestować. Dobra, idziemy do kawalerny. Konstantino. Mylą mi się te dwa imiona. Zresztą całą drogę z wami przejdę, bo i tak to nie jest daleko. A minuty muszą lecieć na odcinku. Tamże zabiję kilka bestii. No i nic ważnego. Ale chciałem wam w sumie coś pokazać. Tylko żeby się... Okay. Któryś się ostał. Nie, one się kurwa mnożą. Wcześniej ich tu nie było. Kurwa, to miałbym jeszcze ekspę na to. Poszedłem dosłownie pod farmę tego gościa, od którego dostajemy strój farmerski. Po tamto. Po tę. Zanim wam to pokażę, to najpierw otworzę kufer. Okej. Dzięki. Nieźle. Dobra, pokażę wam w końcu. Kupiłem sobie całkiem fajną zabawkę. Tak naprawdę i zdolet. Tam kosztowała tak ogólnie no, w zestawie z okularami, jeszcze z kulkami, no to wychodzi, że kosztował tak w okolicach tak 94 zł. No i całkowicie plastikowy on jest oczywiście. Ale wszystkie funkcje jakoś spełniają się, nie? Taka replika Colta 1911 plastikowa. Kiedyś tam może tak kupię jakiś. To też nawet plastik jest. Kiedyś tam dokupię jakiś. Nie wiem. Droższe modele może kiedyś, ale jak będę mieszkał już na swoim. Dobra. Oczywiście nie będę mieć z tego gówno strzelał na odcinku. Nie, może jak będę miał lepszy telefon, to wam nagram. Jak będę na jakimś kuwa terenie. Jeszcze nie wiem po co miałbym. To chyba jak pamiętam ma tak do 10 metrów dystans. Okej. Wynocha z mojego łóżka! Spoko. Co tam jeszcze było? Rtęć. Spoko. Pa.
przynajmniej tak nikogo nie obchodzi. Zajebałem ci rzeczy ze skrzyni. Co się dzieje? No i tak. Nieźle wymodelowali niebo. Rzadko się patrzyłem w tej grze w niebo. Mogłem ci powiedzieć, właściwie może być go tylko żal. No i tak, no i tak. Cement. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ta seria będzie trwała może nawet 50 odcinków. Więc będzie trochę materiału. Można powiedzieć, że na 2 lata. Tak, może uda mi się skończyć tę serię w tym roku. Tak, tak nagrywam po 40 około minut, nawet czasami godzinę, no to może. Może i mi się uda. Ale wy też macie to oglądać. Tak więc zalajkujcie, zasubskrybujcie i skomentujcie, żeby reszta widzów też widziała. Żeby był większy zasięg. To niespodziankę, co wam mówiłem na Discordzie, to jeszcze... co tam miałem? Jeszcze jej nie mam, ale za niedługo, może tak za miesiąc, będzie. Asia, hej, ty. Asia, wstawaj, macie ruchy, co? Mam pierścień Konstantina. Gratulacje, przeszedłeś inicjację. Teraz jesteś jednym z nas. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym razem. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczne kiwnięcie głową. Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne będzie, że jesteś jednym z nas. Dziękuję. Gdzie ukrywacie swoje łupy? Daj spokój. Nie myślałeś chyba, że ci to powiem. Będziesz miał dość okazji, żeby położyć łapki na majątku innych ludzi. Zbyt chciwi kończą z pustymi rękami. Teraz. Masz dla mnie jakąś robotę? Tak. Jest zestaw kielichów. 6. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi kielichami. Pojedynczo nie są zbyt cenne, ale razem są warte okrągłą sumkę. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku, albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny przedmiot. Dobra. Dobra, no to idziemy chyba na górę. No. Chociaż czekaj. Ramirez. Ramirez. Kurwa, była taka postać w kodzie. No, widzę, że ktoś pokazał. Gdzie warto się włamywać? Oczywiście w górnym. Jednak jeśli przyjdzie ci do głowy gdzieś tam się włamywać, lepiej zaczekaj, aż zapadnie zmrok. Strażnicy kontrolują miasto nocą. Znam jednego, Wambo. To jedyny z nich, którego interesuje tylko złoto. Liczy sobie dość sporo, ale jeśli raz mu zapłacisz, nie będzie więcej sprawiał kłopotów. Pokaż mi swój. Mam też gildii złodziei. Pokaż mi. Nie. A to może. No i.
spodnie, kopacze, no i tyle. Dobra, strzałkami będę leciał. To zostawiam rtęć, nie wiem. Mogę stare zbranie posprzedawać. W sumie to jest dobry pomysł. Pyk, pyk, pyk. Pogrzebać, sztylet. Kaszmora. To zostawię. No i... To może bym zostawił. Nie. I tak potem przejdę raczej na kuszę. I... Stary kostur, no to też mogę. To też. Niczego ty mi. To też. Nie będę z tego używał. To może już, to też raczej. Cieszę. A. To nie. To nie. Dobra. 2200 expo, żeby zabrać na następny poziom i w końcu używać lepszego miecza. No. Spójrz tylko na siebie, gdzie... Ja... Nie musisz nic mówić. Nawet nie myśl o tym, żeby coś stąd ukraść. Nie możemy sobie pozwolić na... Spoko. Hej, ty! Wiedziałaś o złym... Wszystko w porządku, wkry... Tak, ale lepiej... dobra. Idę się przespać, bo jest zimno, jak w dupie umrze, no. No, co tutaj mamy? Do rana. Beast. Łe. Pobawiłem się przez chwilę w parkour. Idziemy teraz do Rengaru. What up? Hej! Jesteś jednym z nas! Pozwól, że coś ci powiem. Jeśli chcesz obrobić parę kieszonek w mieście, te psu braty nieźle pilnują swojego towaru. Dam ci, kiedy będziesz łapał przedmiot, który chcesz ukraść jedną ręką, machaj drugą! To ich rozprasza. Ktoś musi pracować. Spoko. Zaraz pójdziemy na dół, bo tam też jest kilku, może jakiegoś expa dostaniemy. No i ej, Oragona. Naprawdę są. A będzie jeszcze gorzej. O, mam twoje srebra. Niemożliwe. Oto nagroto wyjątkowe piwo. No i zajebiście. Exp dostajemy. Coraz bliżej następnego poziomu. 2500. Expo jeszcze trzeba, żeby wytrenować się w sile, bo kurwa, ja z tym, z tą pałką to ja nie wytrzymię, nie? Bo ona jest dosłownie gównem. Że to twój łuk. Że to twój... Mój łuk! Gdzie? W ciemnej norze pełnej sz... Mam nadzieję, że nie wpako... Nie, robiłem już... Tak czy... Spoko. No i coraz szybciej nam to leci. W sensie zaraz tak szybko się to ten... To nie pójdzie. Zaraz jednie jak łeb na szyję. Co tam lemar? A, masz mnie w dupie.
Złoty puchar, Ja zobaczę, co tam masz jeszcze. Tak, to bardzo typowe. Nie potrafię niczego utrzymać. Tak, to bardzo typowe. Sama tego nie podzielam takich rzeczy. Karbif. Ach, jesteś członkiem gangu. W takim wypadku mam tu coś dla ciebie. Jeśli będą ci kiedyś potrzebne jakieś wytrychy. Daj mi coś do pili. Oj, zajebiście. Nie wiem, by to było w ogóle za mało. Daj mi. No i świetnie. Zrobiłeś, co miałeś zrobić, więc musiałeś poznać moich zwierzchników. Pamiętaj, słuchaj tego, co mówi ci Kasia. Zresztą nie obchodzi nas, kim jesteś. Liczy się tylko to, że przyłączyłeś się do nas. Poszukaj sobie kogoś innego. Spokers, jeszcze pójdę do tamtego. Jak pamiętam, to on... Może nam coś chyba dać? Może. Rozumiem. Nie, przyszedłeś tylko... Mam dla ciebie propozycję. Jeśli masz jakieś srebrne... Nie o tym nie mówię. Nie zasłużę. Wróć, kiedy będziesz miał... Wcześniej czy później. A, dobra. Kto opowiada takie rzeczy? Nikt nie o tym nie mówi. Ty, nieźle. Swoje zdanie na ten temat. On myśli, że to takie łatwe. To nie może być tak... W sumie to jest dobry pomysł. Ale ja tam po prostu bardziej teraz lecę na expo. W końcu umiem już ten otwierać wytrychem skrzynki. Można iść tam. W końcu. Być? Pójdę. Zapiszę. On lubił się odwracać, jak pamiętam, w dwójce. Jest straszne. Para pa 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 pa. Zajebiście. No i. Tak. Trochę lepiej, trochę gorzej, ale jest jednak lepiej. Świetnie jest, kurwa. Muszę kilka rzeczy posprawdzać, ale nie chcę wam marnować czasu, dlatego zrobię to na zadwu. Dobra, już jestem. Chciałem sprawdzić cenę. O ile jest pas siły. No i w sumie... Po tyle samo. Kupiłem go tylko dlatego, żeby miałem coś lepszego w końcu. Znaczy na razie nic nie mogę zrobić, ale tak na przyszłość. Bo tak to bym musiał dwa razy zużyć, a tak mogę raz. Swej mocy na ziemi, aby pewnego dnia przywrócić ją. Slajdki sensowne. W ogóle zwiększyłem trochę ten głośność tej gry. Jaki mojego głosu i w ogóle zmieniłem mój głos, nie wiem. Wydaje mi się, że będzie lepiej dla was słyszałem to wszystko. Bo jest autodeck, w sensie autodeck. Można tak powiedzieć. Taka autokaczka. Ścisza mi głos, kiedy gadam. W sumie prawie, że całkowicie.
i zwiększałem głośność gry z o 5 dB w OBS-ie. Tak więc tak. Idziemy teraz tą drogą tam. Po to, żeby trochę przekspić też. Ale głównie po to. Bo tam będzie nasz słynny pirat. U którego też dostaniemy questa, żeby wykopać skrzynię. No i to dodatkowo nam daje biexpa, nie? Mamy tutaj pirci. Nie wiem, czy sobie z nim poradzę, chociaż z młodym to bym sobie poradził, ale to jest zwykły. Święty też był zwykły. Jestem chujowy. Sukwo głupia. On ma większy zasięg ode mnie. Nie wiem, spróbuję go okrążać. Kiedy będzie szarżował. No cześć. I w sumie to jest dobry pomysł. Nienawidzę, kurwa, być na pierwszym poziomie. Znaczy na tych początkowych poziomach. Te kurwy jebane. Nienawidzę wilków po prostu. Wargi są tym bardziej gorsze. Pierdale. Jak ten, jak jest sytuacja stresowa, to ten się aż oblizuje wargi, nie? Stresowa. Trochę. Musicie chodź na likwid, bo mi się kończy. Dobra. Ja też szczerze jestem kurwa tępe, dlatego na raz są. Pierdolę te zwykłe miecze. A dobra, te kamienne tablice są tam, bo będzie to zadanie dla tego Dawna. Żeby oddać te. Kamienne tablice dla Batrasa. Chyba. Bo po prostu jemu. Cześć. Kurwy. I spierdalaj. Spierdalaj. Dwóch na jednego to banda łysego. Dobra. Chuj.
mów, że to nie prawda. Wyjebane, to ja czasu na to nie mam. Właściwie. Odrobiło się trochę. Jeszcze drugi właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Musi po prostu więcej ćwiczyć. A gdzie jest właściwy klucz? Nikt nie chce wiedzieć. Założę się, że tam. Tak więc chuj. Co się dzieje? Co się dzieje? Popatrz, coś takiego widzę pierwszy raz w życiu. Czemu nikt nie przepędzi? Co się stało? Jechałem do miasta z moimi pomocnikami, kiedy nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczyli na nas uzbrojeni bandyci. Na szczęście umiem się bronić, bo podzieliłbym los pozostałych. Ten sprzęt pod mostem należy do ciebie? Tak, wózek, towary, wszystko. Znalazłem trochę tego po drodze. Możesz sobie zatrzymać te bibeloty, nie są dużo warte. Jedyną naprawdę cenną rzeczą były trzy kamienne tabliczki, które te dranie oczywiście zrabowały. Kto cię napadł? Bandyci, któż by inny? Czają się w pobliżu tego mostu. Kiedy ktoś chce przejechać, wpada w ich sidła. Wiedziałem, że most jest mało bezpieczny, więc chciałem się przeprawić pod nim. Ale widzę, że mieli wielką chrapkę na moje towary. Ci dranie skoczyli na nas z mostu, prosto na wóz. Powinienem był próbować przekraść się pod osłonę nocy. Kamienne tabliczki? Jeden z miejskich magów wody chciał je ode mnie kupić, a ja obiecałem mu je dostarczyć. Muszę je za wszelką cenę odzyskać, inaczej moja reputacja legnie w gruzach. Gdzie znalazłeś te tabliczki? Część z nich znalazłem w mauzoleach i podobnych budowlach, a część w jaskiniach. Większość sprzedałem temu magowi z Corinis. W tych okolicach ciężko się na nie natknąć. Najczęściej znajdowałem je na północny wschód od miasta. Czemu po prostu nie poszukasz innych? Niestety podczas walki z bandytami skręciłem kostkę. Mogę chodzić, ale podróżowanie i zwiedzanie jaskiń raczej odpada. Czemu ten mag tak bardzo się nimi interesuje? Powiedział, że potrzebne mu są do badań i poprosił, żebym rozejrzał się za innymi tego typu. Udało ci się przepędzić bandytów? Tak, ale na pewno wciąż... Możesz mnie nauczyć? Pewnie! Okej. Jesteś obywatel. Tak, ale to kiedyś... Pokaż mi je... Owszem, pomóż mi zachować dobre... Wtedy pokaż... Niestety nie mogę ci nic... Wrócę do in... Ale nie wrócę, póki nie... I tak nie poradzę sobie z tymi bandytami na razie. No dobra. I tu jest ten nasz sławny Grek. To tylko plotki. Tora? Hej! Czego chcesz? Czy my się znamy? Wybacz. Jakoś jeżeli nie mogę. Tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Może. Nie wiem, czy będę w. Ile chcesz? 500 sztuk. Naprawdę w tym wieku. Okej. Trzymam się od tego z daleka. Nigdy tego nie otworzę. Nikt nie chce wiedzieć. Rukar. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. On myśli, że to takie łatwe. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie wiem. Patrzcie, kogo my tu mamy. Nasz pastuch. Zresztą potrzebuje właśnie kogoś takiego jak ty. A kim ty właściwie jesteś? To nie twoja sprawa. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? Nie. Czego ode mnie chcesz?
Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się chyba na D. W końcu to była jego decyzja. Mówisz o Diego. Myślisz, że ja mam... Czy ma na imię Dexter? Możliwe, że tak ma na imię. Nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. Coś jeszcze? Tak, ty pyszałku. Jest coś jeszcze. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Nie musisz mi tego mówić. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. W mieście nie było żadnych handlarzy bronią? Chyba żartujesz. Mają tylko jakieś śmieci. Złoto? Wszyscy chcemy złota. Zapewne. Tylko co z nim zrobisz? Sądząc po twoim wyglądzie, wydasz je na wódkę albo przepuścisz w burdelu. A ty masz pewnie lepszy plan, co? Gdybyś wiedział, co osiągnąłem, to ze strachu wlazłbyś pod kamień. Więc przestań mleć ozorem, bo będę musiał zamknąć ci buźkę. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Prowiant? Przecież właśnie stoisz przed karczmą. Ten stuknięty gospodarz nie da ci niczego, chyba że za to zapłacisz. Broń? Mają ją najemnicy. Ciekawe. Słyszałem, że Onar, ten gruby farmer, najął paru chłopców. Nieźle jak na szczura lądowego. Wcale niezły pomysł. Może powinienem złożyć im wizytę? Oto 10 złotych monet. Ty biedaku, zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest jaskinia. Zakopałem tam swoje rzeczy. W jaskini jest niebezpiecznie i nie mogę tam iść sam. Chcę, żebyś mi pomógł. Dobra. Chodźmy do twojego. Ruszajmy. Dopiero mi się przypomniało, że miałem ten, Cassia mi mówiła, żeby popłynąć na prawo od tej kryjówki. Czekaj, grzybie. Czekaj, kurwa. No, w sumie nic nie ma. Jedna z tych głupich bestii. Kurwa. Ja mniej. Ekspa nie dostałem za to. Jechuju. Patrz, mój przyjacielu. Oto tutaj, tu masz kit. Rzeczy zakopałem gdzieś w środku. Miejsce. Na co czekasz? A co z tobą? Ktoś musi pilnować tyłów. Dobra. Może sobie poradzę. Że tam będzie od chuja goblinów. Dobrze. Mam traumę pojedynce. Tak dalej. Dobra, idziemy najpierw prawo. Jak pamiętam, ten skarb był po lewej, jak... Nie, pamięć nie myli. Ła, czarny goblin. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Kurwa, nie, 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 nie. Spierdalaj goblinie, spierdalaj goblinie, zaraz. Dobra. Dobra, zaczynam się. Ten. Zaczynam gadać od rzeczy, to mnie jakoś lepiej wychodzi. Dobra. Nieźle. Kurwa, w dwójce zwykłej nie można było sobie gotować tak rzeczy. Mus masz. Wszystkie. 26. Szybciej.
Kurwa, jeszcze 40 minut. No to se... Dobra. Może jeszcze popłynę do tego. Tam w prawo. Kurwa. Nie. Pierdolę. Spierdalaj! Jaki chuj? Kręcił się w kółku. Jaki śmieć głupi. Wracamy. O dwóch goblinach pół HP zeszło już ponad. Nie, proszę, nie, proszę, goblinie, nie, proszę cię zostawić mnie. O nie, spierdalaj, głupi chuju. Kamafy, bra. Teraz, kurwa, kręć się wokół mnie, żebym ci nigdy nie trafił. I w ogóle już nie mam. Miks. No to przez te kurwy małe. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Dobra, mogę równie dobrze powiedzieć, że nic nie znalazłem. No, ale oddam. Oddam mu. Oj, nie jestem chujem. No, ubrał się. Czemu tak długo cię nie było? Tak. Tak, wykopałem sakiewkę ze złotem. Dawaj ją. Proszę. Dobrze, to znaczy, że wciąż są tutaj. Okazuje się, że jednak na coś się przydaje. Dobra, słuchaj. Zakopałem więcej złota w innych skrytkach. Dobra. Na małym jeziorze z dwoma... Na płaskowyżu. Pierwsze miejsce leży za tam... Są tam schody. U podnóży schod... Będę na... Chwila. Dobra. Aha, dobra. Nie będzie. Dobra, chuj. Skipnę mam po prostu to. No to idę tam. Tam gdzie mówiła Cassia. Dobra, jestem. No i tutaj ktoś musi być. Ja oczywiście wiem kto to jest, bo już za dużo razy grałem w Gothicę.
Żółw. Dzięki. Tysiąc 200 XP jeszcze trzeba. Nieźle. Aha, no dobra. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin. Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Baltram? Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny, co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy. Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie. Jestem najbardziej poszukiwanym w Korini z przestępcą. Ja i moi chłop... Musiałeś o... A powinienem cię znać? Uważaj, co mówisz, chłopcze, bo znasz Skipa tylko z dobrej strony. Módl się, żebyś nie poznał. No dobra. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Jeśli ci to powiem, to tak jakbym poszedł do Korinis i oddał... Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz... Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie do... Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego... Tylko dwóch ludzi zna tę drogę. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, wożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych... Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami... Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. Tylko przewozimy. Co to za oni? Bandyci! A kto inny? I działają nie... Bandyci... Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił... Pamiętałem przecież! Nie mogę sobie przypomnieć, ale mogę ci po... Masz przy sobie poż... Nie. W takim razie chyba muszę ci... Na wschodzie znajdziesz farmę. Farma otoczona... Węgi to jest. O, przypomniał... Zawozicie tych ludzi. Już mówiłem. Dobra. Jest teraz takie ukryte zadanie. Że trzeba teraz pójść do Baltrama. No i w sumie pójdę do Baltrama. Coś tam dam, coś tam przyniosę. No i zakończymy odcinek. Tylko się pozapierdolam o kilka rzeczy. Bułkowe. No i jeszcze to. O, świetnie. Dobra. To też dla was. O, dobra. Kurwa, gdzie to jest? A, tu. Właśnie lepiej jestem. Okej. Dobra, skipnę to dla was po prostu. I pójdę do Baltrama. Będzie jeszcze gorzej. Handlujesz z
piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie. No. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. A powiem ci wszystko, co wiem. Co wiesz o... Zamieszkują, o ile mi wiadomo, mieszkańcy Korin, choć moim zdaniem... Z reguły dostarcza... W zamian otrzymuje naj... Niczego jej już nie powiem. Mój... Niezły pomysł. Ja nie mogę na... Weź tę paczkę i powiedz Skipowi, żeby tym... Oczekuję co najmniej... I pracuję nie ma... Tylko... Dobra. Zaraz wracam. Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co u licha? To on teraz wysyła chłopców na posył? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to 3 butelki rumu. A to dobre. Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze... Daj mu 2 butelki. Zaraz wracam. Teraz każdy. Doprawdy? To interesujące. Mam rum, tylko że Skip dał mi jedynie 2 butle. Drogo, bardzo drogo. Za kogo się ten Skip uważa? No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. Daj spokój. Nie opowiadaj. Kur. Kto opowiada takie rzeczy? Na 10 sztuk złota zapierdalałem. Nic tu nie ma. Kto opowiada takie rzeczy? Nie mów. Naprawdę to interesujące. Zawsze to... Masz miąc przynajmniej... Pokaż. Kto opowiada takie rzeczy? Nichuja. Potrzebuję miodu, żeby przynajmniej zarobić jako rekreację, bo mam ten tytoń jabłkowi. 4. Potrzebuję 4 te dzbany miodu. Ale wydaje mi się, że już poza odcinkiem już poogarniam doświadczenie i... Lepiej by było, gdyby się przymknął. Hajs i wszystko. Nie potrafię niczego. Dobra, jeżeli wam się spodobał ten odcinek, zalajkujcie, zasubskrybujcie i do zobaczenia. Hello.